Patologia polega na tym, że sadownik, zakładając sad, zakładając plantacje roślin jagodowych, które są wieloletnimi, nie ma żadnej gwarancji, nie ma żadnej pewności, nie ma nawet bladego pojęcia, za ile będzie sprzedawał swoje owoce w momencie, kiedy one zaczną owocować, kiedy zacznie je sprzedawać i zrywać. To jest nie do pomyślenia, że ogromne nakłady inwestycyjne, które w sadownictwie są, ale podobnie nakłady inwestycyjne, które są w przetwórstwie, nie są powiązane partnerstwem. Jest zupełnie wolny rynek, z przewagą oczywiście, z dominacją silnych zakładów przetwórczych, co działa na niekorzyść sadowników. Druga sytuacja patologiczna polega na tym, że na przykład w tym momencie, kiedy jest skup owoców jagodowych, owoców miękkich, malin, porzeczek, odbywa się to tak, że sadownik zrywa od rana te owoce do późnych godzin popołudniowych, nie wiedząc, za ile je wieczorem sprzeda. Wieczorem te owoce wiezie na punkt skupu i wtedy dowiaduje się, jaka jest cena. A nierzadko nawet wtedy się nie dowiaduje, jaka jest cena, tylko następnego dnia czy za kilka dni. Oznacza to, że często się zdarza tak, że te owoce nawet nie pokrywają kosztów zbiorów, które były w ciągu dnia. Nawet na punkcie skupu, do którego sadownik dostarcza, a który stanowi pośrednictwo między zakładem a sadownikiem, nie jest wywieszona cena skupu, nie ma żadnej informacji. Więc to jest sytuacja ogromnie patologiczna, dlatego postulujemy o to, żeby wprowadzić kontrakty, wieloletnie, długoterminowe kontrakty, tak aby obie strony, i sadownik, i przetwórca, miał gwarancję, w jakiej cenie, jakiej ilości i w jakiej jakości tego produktu, tego surowca kupi, tak aby jedni i drudzy mogli planować strategię sprzedażową, strategię produkcyjną. Umowy kontraktacyjne, które są naszą propozycją, mają mieć charakter wieloletni. W tych umowach mają się znaleźć co najmniej trzy parametry. Ilość dostarczanego surowca od strony sadownika do zakładu przetwórczego, jakość tego surowca, tak aby wszystkie strony, szczególnie zakłady przetwórcze, miały gwarancję, co kupują. No i parametry ceny musi być zawarte, tak aby jedni i drudzy mogli strategicznie planować. To pozwoli ułożyć relacje, zbilansować produkcję, wyeliminować wahania cenowe i wahania produkcyjne w poszczególnych latach. Objęlibyśmy tymi umowami jakiś wolumen produkcji, który by gwarantował, że znajdzie swoje miejsce na rynku. Co to spowoduje także dla konsumenta? Przede wszystkim stabilizację cen. Więc konsument nie będzie, tak jak jest dzisiaj, narażony, że jednego roku potencjalnie kupuje taniej, ale następnego roku na przykład jest skazany na import albo musi zapłacić bardzo wysokie ceny. Umowy kontraktacyjne wprowadziłyby stabilizację na rynku, która jest korzystna co najmniej dla dwóch stron, dla plantatorów, dla przetwórców, ale wydaje się, że ona jest również bardzo korzystna dla konsumentów, bo gwarantuje, że my będziemy produkowali w cyklach ciągłych, czyli konsument będzie miał do dyspozycji zawsze, co roku, dobrej jakości i relatywnie tani surowiec.